Zróbmy sobie zadanie. Tak będą wyglądały zadania na egzaminie lub na kolokwium. I treść jego to jest narysuj rzut odcinka AB na rzutni pi3. Skąd wiemy, gdzie jest rzutnia pi3? Mamy krawędź między rzutnią pi1 i pi3 tutaj. Tutaj mamy płaszczyznę pi1, pi2 i pi3. Mamy odcinek AB na widoku drugim i na widoku pierwszym i musimy narysować go teraz na widoku trzecim. Te proste tutaj to są rzutujące i one są zawsze prostopadłe do naszej osi x. Czyli po prostu bierzemy ekierkę, przykładamy i rzutujemy. Czyli jeżeli mamy narysować coś w tym wypadku na pi3, to robimy prostopadłą, przechodząc prostopadłą do naszej osi x, która jakby przechodzi też przez nasze punkty, które musimy zrzutować. Czyli robimy, przykładamy ekierkę do naszych punktów, robimy ciach, ciach, ciach i wiemy, że gdzieś na tych prostych będą nasze punkty A z trzema kreseczkami i B z trzema kreseczkami, ale nie wiemy jeszcze gdzie one dokładnie są na tej prostej odnoszącej. Tak jak wcześniej wspominałem, jeżeli mamy dwie płaszczyzny, które mają wspólną inną płaszczyznę, to odległości punktów zrzutowanych na te płaszczyzny do wspólnej płaszczyzny są takie same. Czyli w tym wypadku nasza trzecia płaszczyzna i nasza druga płaszczyzna mają wspólną pierwszą płaszczyznę, no bo mamy tutaj x1,2 i x1,3, czyli wspólna dla nich to jest pierwsza. Wiemy, że punkt B będzie w takiej odległości od płaszczyzny pi1, czyli inaczej od x1,2, a punkt A będzie w tej odległości od naszej osi x1,2, więc musimy te odległości po prostu tutaj przełożyć. Powstanie nam punkt B, punkt A i tak będzie wyglądało całe zadanie gotowe. Jeżeli macie dalej problemy jakieś z wyobrażeniem sobie tego, to tak wygląda układ przestrzenny tego zadania. Jeżeli wszystko załapałeś, no to brawa dla Ciebie i lecimy do kolejnego zadania. Wow!